Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Jestem ciekawa, czy wiecie, co to jest. Powiem Wam, że jak zobaczyłam to w sklepie, to na początek stwierdziłam, że chyba pierwszy raz coś takiego widzę. Na świecie jest tyle rodzajów różnych owoców, warzyw, że naprawdę co kraj to obyczaj, co kraj to inna kuchnia. Nie bez powodu nazywa się, że są kuchnie świata, ponieważ właśnie tak jest w każdym kraju w zależności od. Po prostu pogody, od ukształtowania terenu rosną różne drzewa, różne rośliny, różne właśnie owoce i warzywa. Natomiast ten produkt mnie zaskoczył, słuchajcie, bo o dziwo jest to produkt polski. Jest napisane, że do deserów, ciast, lodów, składnik dżemów, zbierane ręcznie. I jest napisane, spożywaj, gdy miękkie wraz ze skórką. Jestem ciekawa, ile po minucie już tego filmunku osób wie, co to za owoc. Podpowiem owoc. Piszcie w komentarzach, czy zgadliście. A otóż, kochani, jest to -da -da, mini kiwi. Słuchajcie, pierwszy raz, z czym się takim spotykam, stwierdziłam, że wezmę na próbę, zobaczyć, co to w ogóle jest. I powiem Wam szczerze, że już jedną zjadłam w całości. Zaskoczyło mnie to. Tutaj mam z tym jeszcze. O, zobaczcie, to jest takie mini, dosłownie mieści się w paluszkach, jest bardzo dobre. Ja to teraz przekroję, żeby pokazać Wam, jak to wygląda w środku. Zobaczcie, no, no dosłownie słodziaczek, taki mini kiwi, no idealny do jakiś sałatek, deserów, yy, gdzieś się o tym słyszałam, powiem szczerze wcześniej, ale nie miałam okazji tego jeść, a tak naprawdę to smakuje jak, yy, słuchajcie, yy, no prawdziwe kiwi, takie mięciutkie, yy, jestem w szoku, kupiłam to właśnie jak widzicie w Biedronce. Szokowało mnie to, że coś takiego w ogóle jest. Ktoś może powie, że nic takiego, ale być może znajdą się wśród Was osoby, które pierwszy raz słyszą o takim produkcie i po prostu muszę Wam go serdecznie polecić, bo nie dosyć, że gustownie będzie wyglądał na Waszych stołach, w Waszych deserach. To jeszcze dodatkowo, kochani, jest przepyszne, naprawdę. Kiwi trzeba obierać, to takie tradycyjne, wiecie, ze sklepu Duże to owłosione takie, brzydko mówiąc, a to można jeść w całości ze skróką i jest naprawdę rewelacyjne. Polecam, dajcie znać, czy już kosztowaliście, czy pierwszy raz w moim odcinku usłyszeliście o czymś takim. I do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa, pa.